Mateusz Kaniowski, a ze mną zwycięzca, pogromca Dominika Pocianowskiego, Błażej Augustyn. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak to jest wziąć walkę 24 godziny przed czasem, wracając prosto z imprezy, gdzie pokazywałeś, że była ona zakrapiana na Instastory, po czym wyjść z pudzianem i wygrać pewnie 3 rundy? Oglądałeś? Komentowałem twoją walkę. Nie, w sensie oglądałeś moje siłowanko na rankę? Słyszałem. Słyszałeś, dobra. Wiesz co, no nie boję się wyzwań, nigdy się nie bałem. Zawsze słynąłem z tego, że jestem odważny w moich decyzjach. Sławek zadzwonił do mnie po południu, dosłownie w piątek, i zapytał się mnie, czy podejmę się tego zadania. Od razu mu powiedziałem: Sławek, no nie po to chciałem całe życie spróbować walczyć, żeby się nie podjąć tego zadania, więc wiedział, że może na mnie liczyć, i jazda, no. I wziąłeś Dominika Pudzianowskiego, który był wytrenowany, który miał cały obóz przygotowawczy do walki z Bombą. No. I się nie bałeś, wszedłeś i rozjechałeś. Wiesz co, no byłem zdziwiony całkowicie moim podejściem, bo jak wspominałem już wcześniej dzisiaj w wywiadach, bo nasłuchałem się i naoglądałem was tutaj, jak sobie radzicie na tych galach, i większość debiutantów mówi, że wchodząc do walki albo jej nie pamięta, albo nic nie słyszy, albo coś, no to ja nadzwyczaj dzisiaj byłem spokojny, opanowany cały dzień. I mówiłem do Roberta Maruszaka, że Robert, moim jedynym, największym problemem jest dzisiaj to, że ja się boję, że ja jestem taki spokojny. On mówił: no to właśnie jest lepiej, bo będziesz przynajmniej słyszał wszystko. To jest dobra dla ciebie nowinka, nie? Że tak to znosisz. Jasne, no i wszedłeś bardzo spokojnie, miałeś duży zasięg, którego Dominik nie był w stanie przełamać, no i korzystałeś z tego bardzo skrupulatnie. No tak, z Robertem tak na dobrą sprawę przerobiliśmy 3 akcje na rozgrzewce. Lewy, prawy? No, dół, lewy, góra i prawy, no takie mieszanka, proste sprawy. Robert mówił, że to będzie wystarczyło, żebym się po prostu ruszał cały czas, zmieniał pozycję. No i myślę, że zresztą Robert mi powiedział, że nie widział od dawna człowieka, który, zdrówko, który w debiucie tyle słyszał, tyle korzystał z ich rad, tak na dobrą sprawę. Tyle piłka nożna ci dała? Takiego spokoju, obycia? Myślę, że coś w tym jest. No, szczerze ci powiem, że najbardziej to chyba dzisiaj się obawiałem mojego wyjścia. Tak, w sensie na arenę, nie wiedziałem, jak się zachowam, nie wiedziałem, jak do tego podejdę. Ale myślę, że sprostałem zadaniu i na pełnym spokoju się podjąłem tego. No na pewno nie byłeś faworytem, no bo jednak Dominik miał obóz, trenował. Natomiast Jakub Wawrzyniak w studiu moim przed galą powiedział, że on jak chodził na imprezy z Lechii Gdańsk, to się nie bał, bo jeżeli ty byłeś w pobliżu, to wiadomo, że nic się złego nie stanie. Wiesz co, no bo bywały takie sytuacje, no ja nie mówię, no ja dzisiaj też wspomniałem w wywiadzie, że nie obrażając Dominika oczywiście, ale nie jednego koksa posadziłem na tacę dobrze i nigdy się tego nie obawiałem. Wielu ludzi mnie lekceważy pod względem tego, jak wyglądam, że niby jestem chudy, może wysoki, nie wiem, jedni mówią, że przystojni, drugi inaczej. Ale ja zawsze lubiłem się bić i zawsze, może nie szukałem wrażeń na siłę, ale jeśli było trzeba się stawić za kolegą, za kimkolwiek, to nigdy nie pękałem na robocie i zawsze wychodziłem. Okej. Była taka sytuacja w Lechii Gdańsk, gdzie naprawdę był mocny dym i leciałem na ostro. Dobra, czy ty wychodząc do walki miałeś 100% pewność, że to wygrasz? Wiesz co, no nie miałem tej pewności, bo jednak miałem obawy, że no nic nie trenowałem ostatnimi czasy. Balowałem, bo tu chrzest mojego przyjaciela, córki, tu After fame'u. Tu pępkowe, tu fame, tu to. I bawiłem się na dobrą sprawę przez ostatnie 2 tygodnie. Co trzeci dzień coś się działo. Ale no wierzyłem w swoją sportową po prostu... gdzieś tam moje wnętrze sportowe, że sobie poradzę. No nie byłem pewny, bo pewna to jest śmierć jedynie w życiu, nic więcej. No dobrze, co dalej w takim razie? No bo wszedłeś, zadebiutowałeś, pokonałeś gościa, który miał walczyć z Bombą, mocnym trickfighterem. Czy ty masz jakieś pomysły? Pomysłów nie mam,
ale jestem, słuchaj, jeśli byłem otwarty wziąć walkę w jednej sekundzie na następny dzień, no to jestem otwarty przyjąć walkę z tym, kogo mi zaproponują. Będę wiedział wtedy, do kogo się przygotowuję, ile mam czasu. A że szybko łapię i mam dobry zmysł jakiś, to jestem spokojny. Ja delikatnie zasugerowałem Zbyszkowi Bartmanowi, że ktoś tu może pomyślić Tomka Hajtę. Wiesz co, nie miałbym z tym żadnego problemu, naprawdę. Na dobrą sprawę, no to jest już tylko od Zbyszka zależy czy ma na tyle jajec, czy nie. Powiedział, że nie chce z tobą walczyć, bo trenuje już 3-4 lata mocno, a od jakiegoś 3-4 miesięcy już tylko i wyłącznie. Nie, wiem, już to słyszałem, bo rozmawiałem. Mieliśmy okazję wymienić kilka zdań. Tak jak mówię, jako sportowca również go szanuję. Ja niestety nie byłem w stanie osiągnąć tyle co on, czy Tomek Hajto. Ale miałem mega dobrą przygodę w życiu i mieszkałem w pięknych miejscach, grałem w piłkę w fajnych klubach, niszowych, może mniej znanych, ale to była dobra frajda. Czemu tak szybko zakończyłeś karierę? Wiesz co, już... Zakończyłeś, wiem, że dalej grasz, ale to nie ten... Tak amatorsko dla zabawy, ale wypaliłem się, już miałem dosyć tych wszystkich ludzi, tej otoczki, tego pierdolenia, tego, co oni tam sobie snują i tak dalej. Słuchaj, ja po części wychodzę z założenia, zawsze byłem twardy i mocny na boisku, nie tolerowałem symulek jakichś czy czegokolwiek i nie lubię tego, tępię to i nie chcę już brać w tym udziału, bo sędziowie coraz bardziej ten sport zaliczają właśnie przez to, co się staje takie niszowe, że ci sędziowie przerywają każdą jedną głupią akcję. Ja zawsze mówiłem, no ale przecież to nie grają kobiety, pewnie nawet gdyby kobiety grały w piłkę, to chciałyby grać twardziej. No, to z tego słynęła zawsze piłka nożna, żeby było co oglądać. No, męski sport, męska gra. No. Czy przyszedłeś do sportu walki, żeby w końcu móc komuś przyłożyć? Wiesz co, no... Legalnie. Legalnie, tak. Lubię to i zawsze o tym marzyłem i cieszę się, że się tutaj znalazłem. Zobaczymy, jak to się dalej wszystko potoczy, ale nie wiem, dobrze się czuję, fajnie mi tutaj... Oby na dłużej. Tak jak się zaprezentowałeś, myślę, że możesz nie jedną osobę wyzwać, właśnie nie korzystasz z tego. Nie korzystam z tego, bo nawet, słuchaj, na daną chwilę, no, od wczoraj, nawet nie miałem czasu przemyśleć, ani tak na dobrą sprawę nie kojarzę wszystkich do końca nazwisk, przezwisk i tak dalej, ale daj mi się delikatnie obyć z sytuacją i jestem w stanie kogoś wyzwać, naprawdę. Dyspozycja Tomka Hajty cię zaskoczyła pozytywnie bądź negatywnie? Wiesz co, no Tomek no, w miarę dobrze sobie radził w tej pierwszej rundzie. No, słuchaj, no to jest, wiemy jaki to jest sport, tak? No, tutaj jedna akcja decyduje o wszystkim. Ma już swoje lata też, swoje przeżył. Najważniejsze, że jest zdrowy i cały. Dobrze. Marzeniu, dziękuję i gratuluję, dziękuję. Piękny, szybki występ, wygrana. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję ślicznie, miło mi Ciebie poznać i najlepszego.